niedzielnym meczu z Brukbetem Nieciecza Michał Raduc po raz drugi zagrał w pierwszej jedenastce Lecha Poznań. Po raz pierwszy zdarzyło się to w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy. Rumuński pomocnik zrobił wszystko, by pokazać się z jak najlepszej strony. Już w 15 minucie uderzeniem zza pola karnego dał kolejorzowi prowadzenie. It was amazing, you know, it's a first goal for Lech. I'm very happy and I hope to continue like this and the most important is like to this team to win every game because we can do it. Wygrywanie w każdym meczu może sprawić, że na koniec sezonu Lech zdobędzie tytuł mistrzowski. Po meczu w Niecieczy kolejorz ma tyle samo punktów, co lider z Białegostoku – 34. Za plecami kolejorza czają się jednak Legia Warszawa i Lechia Gdańsk z zaledwie jednopunktową stratą. Z perspektywy Lecha Poznań najważniejsze jest to, że zespół szybko odbudował się po porażce w finale Pucharu Polski na PGE Narodowym. First of all, I'm happy because we win after this hard week. Because we, like everybody know, we lost the cup and we are disappointed, but it's very important because we show that we have a good team and good character and this game it was very important for us and we are happy that we win this game. Michał Raduc bardzo długo czekał na szansę gry od pierwszej minuty w Lotto Ekstraklasie. Cierpliwość się opłaciła. W Niecieczy Rumun był jednym z najjaśniejszych punktów kolejorza. I'm waiting, but you know, it's the coach who choose the player and until now he'll do it very good because we are good, we are in the top now. And I hope to every game with when I play to play good, to score goal and to help the team. It's the most important for me. Do zakończenia sezonu pozostało 5 kolejek. Już w niedzielę na Inea Stadionie Lech zmierzy się z Pogonią Szczecin. Początek tego meczu zaplanowano na godzinę 15:30. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.